Piastów koło Radomia. To tu od lat ćwiczą radomscy policjanci. Klimat sosnowego lasu jest dobry pod warunkiem, że jest pogoda. Zimą czy późną jesienią ćwiczenia niemal się nie odbywają. Odległość od komendy też robi swoje. Nie zawsze można zorganizować wyjazd. To już się skończy, będą tutaj mogli korzystać, mogli strzelać w komfortowych warunkach, blisko komendy, więc też nie będą potrzebne wyjazdy do Piastowa. Nowa strzelnica dla radomskiej policji powstaje tuż obok obu komend, miejskiej i wojewódzkiej. Prace budowlane trwają od połowy ubiegłego roku. Wykonawcą jest firma ze Starachowic. Warto przypomnieć, że będzie tu 6 stanowisk strzeleckich, ale również sala ćwiczeń, również siłownia, a także sauna dla policjantów. Na stanowiskach policjanci będą mogli strzelać z broni krótkiej, maszynowej i gładkolufowej. Obiekt będzie wyposażony także w stalowe kulochwyty, przesłony pionowe i przegrody kuloodporne. Ma być gotowy pod koniec 2015 roku. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych.